Wojewódzki. Figurski. W dobrej formie od rana. Tylko w radiu. Kłani się Staga Audencja, biuro sekretarza generalnego. Niech będzie pochwalone moje nazwisko Misiura. Jest też ze mną pan Martenka. Dzwonimy. Niech będzie pochwalone. Z Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej. Dzwonimy w sprawie odebrania kluczyków od samochodu Papa Mobile, bo było dogadane z biskupem Pieronkiem wypożyczenie tego autu na ślub Oleńki Kwaśniewskiej, córeczki państwa prezydent. Z biskupem Pieronkiem? Tak. W takim razie ja może poproszę panów o kontakt. Mhm. Ponieważ biskup Pieronek jest w Krakowie, ale tutaj funkcjonuje jego biuro i jego sekretarką jest siostra Urszula Kozłowska. No właśnie mówiono nam do siostry Urszuli, ale bo już jest zgoda księdza biskupa. No chcielibyśmy tylko kartę wozu, no i ja tam, prostu... żeby zatankowany był. I wskazać miejsce postoju, bo też chyba też na. Proszę pana, ja po prostu nie orientuję się kompletnie w sprawie. A nie wie siostra, jaka tam jest ta pizzerka, bo to chodzi o to. Nie mam pojęcia najmniejszego. Bo siostra jest, rozumiem, nie siostra nie brała ślubu, prawda? Bo siostry nie mają mężów, bo tu się orientuje. No. Świetnie się pan orientuje. No dobrze, dobrze. To w takim razie, będziemy musieli przejąć dowód rejestracyjny, no i dowiedzieć się rzeczywiście, czy bak zatankowany, czy barek pełen, także kiedy ksiądz biskup wraca? Cudownie. Czy do siostry Urszuli po prostu dzwoni? Proszę bardzo. Dobrze, to w takim razie my dziękujemy. Do widzenia. Załatwione? Chyba tak. To gdzie on jest? To wszystko, te boskie sprawy tak szybko się załatwiają. Poranny wojewódzki i figurski. Już od rana do 10. S-Rock. Tak się trochę bałem zapytać, czy trzeba będzie tankować, wiesz, bo to w przypadku... No wiesz, ale zdaje się, że sprawa się rypła, jak o barek zapytałem właśnie. O barek? O barek!